Giżyckie lodowisko, ekomarina, a także port i promenada w Rynie. To tylko część inwestycji, które samorządowcy z Platformy Obywatelskiej zrealizowali na Mazurach dzięki dotacjom z Unii Europejskiej. O tym, jak nasz region rozwijał się 8 lat temu, przypomnieli kandydaci tej partii do Sejmu i Senatu. W naszym województwie za rządów Donalda Tuska dzięki środkom europejskim zrealizowano ponad 17 tysięcy zadań. Łączna wartość tych zadań to jest ponad 65 miliardów złotych. Dzisiaj od samego rana rozmawiamy z mieszkańcami Mazur. Ja rano byłem na spotkaniach z mieszkańcami Mikołajek, potem Giżycka, potem byliśmy w Wydminach i wszędzie pojawiają się takie pytania, co ten były rząd dla nas zrobił. Gdy przytaczamy te liczby, gdy przytaczamy te projekty, w samym powiecie giżyckim 923 takie projekty zostały zrealizowane. To ludzie zaczynają przypominać sobie te inwestycje, przypominają sobie, że o, to właśnie ta inwestycja, ta droga, czy ten port powstał za tego i tego premiera. Rzeczywiście wtedy inwestowano. Warto rozmawiać, jeżeli Państwo rozmawiacie na co dzień ze swoimi sąsiadami, przyjaciółmi, którzy nie są przekonani, przypominajcie im te liczby, przypominajcie im te czasy. Udało nam się zrobić wiele, ale dzisiaj w samej Koalicji Obywatelskiej jest bardzo wielu ludzi młodych. Ja jestem w Platformie Obywatelskiej od roku i dzisiaj chcę się zaangażować w działalność na rzecz naszego regionu w parlamencie, dlatego że ten region wreszcie potrzebuje prawdziwego ambasadora, prawdziwych swoich rzeczników, by mógł pozyskiwać jeszcze więcej pieniędzy na rozwój, by wreszcie nasz region nie był traktowany jak Polska B, by mógł zmniejszać dystans do rozwiniętych regionów zachodnich, tudzież do krajów z innej części zachodniej Europy. Ekomarina powstała za czasów, kiedy byłam burmistrzem w Giżycku. Jest port, są kładki, są ścieżki rowerowe, jest zagospodarowane centrum miasta. Miasto odwróciło się przodem, twarzą do jeziora. To wszystko powstało za czasów, gdy w kraju rządziła Platforma. Mieszkańcy w 2014 roku i turyści nie zastali w Giżycku Polski w ruinie. Zastali piękne, zagospodarowane nabrzeże w sercu krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Powstało też bardzo wiele innych inwestycji, które do dzisiaj rozsławiają nasze miasto. Na przykład kryte lodowisko. Wtedy bardzo mocno korzystaliśmy ze środków unijnych. Teraz też chcemy bardzo mocno korzystać ze środków unijnych. To jest podstawa funkcjonowania wielu samorządów. Czekamy na środki z Krajowego Programu Odbudowy. One nam pomogą w dalszych inwestycjach. One pobudzą gospodarkę i one również pozwolą na to, że nasze przedsiębiorstwa będą mogły się rozwijać. Wójt gminy Kruklanki Bartłomiej Kłoczko przypomniał o Marszu Miliona Serc, który przeszedł ulicami Warszawy 1 października. Wspomniał także o programie Koalicji Obywatelskiej, znanym szerzej jako 100 konkretów. Szliśmy w tym marszu, rozmawialiśmy, uśmiechaliśmy się do siebie, bo wierzymy, że taka może być Polska i chcemy takiej Polski. Do 15 października pracujemy ciężko, żeby przekonać do nas, do Koalicji Obywatelskiej ludzi. Zapraszamy ich na głosowanie, bo właśnie wierzymy, że taka może być Polska, uśmiechnięta i Polska dla wszystkich Polaków. Więc zapraszamy wszystkich 15 na wybory, a dzień po wyborach 100 konkretów Donalda Tuska i całej Koalicji Obywatelskiej będziemy chcieli wdrożyć. Te 100 konkretów to są konkrety dla miliony Polaków. Każdy Polak znajdzie coś dla siebie. Trudno wybrać mi osobiście te najważniejsze konkrety, bo naprawdę to są rzeczy i dla ludzi młodych, dla seniorów, dla przedsiębiorców, dla rolników, dla lekarzy, dla prawników, dla nauczycieli, dla wszystkich Polaków. I będziemy chcieli te konkrety wdrożyć. Mi osobiście najważniejszymi konkretami są te, które dotyczą mojego dziecka, mojej Julki 9-letniej. Czyli chcę, żeby moja córka żyła w kraju normalnym, miała wybór, miała dobrą edukację, miała dobrą pracę, decydowała o sobie i mogła kupić mieszkanie i być po prostu szczęśliwym człowiekiem. 100 konkretów to zmiany, jakie Koalicja Obywatelska chce wprowadzić w trakcie pierwszych 100 dni swoich rządów. Dotyczą one rodzin, kobiet, przedsiębiorców, seniorów i wszystkich innych grup społecznych oraz kwestii ważnych dla ludzi. Program znajdziemy na stronie 100konkretów.pl.